Ojcze niebieski, Panie, bardzo Ci dziękuję, Boże, za to zbawienie, cudowną łaskę Twoją. Panie, dziękuję Ci również za tą społeczność, którą tutaj mamy na tym portalu, Panie, na tym serwerze. Możemy się tak licznie zgromadzać wokół Twojego słowa, Panie. Również modlić się wzajemnie o nasze potrzeby i tych ludzi, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Proszę Cię, Ojcze Niebieski, abyś błogosławił nam to czytanie i rozważanie słowa Twojego Świętego, by to słowo wykonało swoją pracę, Panie. To spowodowało w nas pragnienie po Tobie, Duchu Świętym, po tej osobie, tej świętości, Panie. Błogosław, tak jak tutaj każdy z nas jest, otwórz nasz umysł, Panie. Tak jak otworzyłeś ten umysł tym dwóm osobom, poszli do Emaus, Panie. Zamaś nasze oczy, żebyśmy widzieli Twoje słowo w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Ja również Tobie, Amen. Boże, chciałem podziękować za tą możliwość. Chciałem Ci podziękować za Dawida, za tą inicjatywę, Panie, żebyśmy rozważali dalej Twoje słowo teraz również wieczorami i proszę Cię, wypełnij nas swoim duchem, prowadź nas przez ten tekst, Panie. Pocieszaj nas i wzmacniaj we wszystkim, co robimy, tak abyśmy zawsze pełnili Twoją wolę. Amen. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, wiersze od 1 do 8. Pierwszą księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku. Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmijcie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Amen. To może tak, zapewne wiecie o tym, że Dzieje apostolskie napisał Łukasz. Wcześniej, jak w tym pierwszym wersecie jest napisane, napisał również księgę, czyli Ewangelię Łukasza tak zwaną, o niejakiego Teofila. O tym Teofilu nie za bardzo można się coś dowiedzieć. Jedynie tutaj znalazłem taką ciekawostkę, że jego imię oznacza przyjaciel Boga. To prawdopodobnie ktoś być może jakiś zamożny, bo w tamtych czasach właśnie nie pisało się tak bez powodu. Dlaczego chciałem tutaj jeszcze do tych wersetów, dlaczego chciałem tutaj przeczytać z Łukasza? Całe te 8 wersetów właśnie odnoszą się do 24 rozdziału z Łukasza i chciałbym, żebyśmy się teraz przenieśli tam. O co chciałem was prosić, żebyście słuchając każdego wersetu, byście się potrafili wyciszyć, dosłownie jakby wejść w to słowo, jakby przenieść się w swojej tej wyobraźni do tego momentu. Powiedzmy, wyobraźcie sobie, że tam jesteście w tym momencie, że tam razem tam idziecie z Panem Jezusem na przykład, nie? Że to wy jesteście tymi uczniami. Że przeczytam z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału od 13 wersetu. A tego samego dnia dwaj z nich szli do wioski zwanej Emaus, która była oddalona o 60 stadiów od Jerozolimy i rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się stało. A gdy tak rozmawiali,
i wspólnie się zastanawiali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz ich oczy były zakryte, żeby go nie poznali. I zapytał ich, cóż to za rozmowy prowadzicie między sobą w drodze? Dlaczego jesteście smutni? A jeden z nich, któremu było na imię Kleofas, odpowiedział mu, czy jesteś tylko przechodniem w Jerozolimie i nie wiesz, co się tam w tych dniach stało? I zapytał ich, spodziewaliśmy się, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak to się stało? Nadto niektóre z naszych kobiet zdumiały nas. Były wcześnie rano przy grobie, a nie znalazłszy jego ciała, przyszły, mówiąc, że miały widzenie aniołów, którzy powiedzieli, iż on żyje. Wówczas niektórzy z naszych poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak mówiły kobiety, ale jego nie widzieli. Wtedy on powiedział do nich, o głupi i serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały? Zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. I zbliżali się do wsi, do której szli, a on zachował się tak, jakby miał iść dalej. Lecz oni go przymusili, mówiąc, zostań z nami, bo zbliża się wieczór i dzień się już kończy. Wszedł więc, aby z nimi zostać. A gdy siedział z nimi za stołem, wziął chleb, pobłogosławił i łamiąc podał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czy nasze serce nie pałało w nas, gdy rozmawialiśmy z nim w drodze i otwierał nam pisma? A wstawszy o tej godzinie, wrócili do Jerozolimy i zastali zgromadzonych 11 i tych, którzy z nim byli. Ci mówili, Pan naprawdę zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni zaś opowiedzieli, co się stało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. A gdy to mówili, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział do nich, pokój wam. A oni się zlękli i przestraszeni myśleli, że widzą ducha. I zapytał ich, czemu się boicie i czemu myśli burzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i zobaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Kiedy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i dziwili się, zapytał ich, macie tu coś do jedzenia? I podali mu kawałek pieczonej ryby i plaster miodu, a on wziął i jadł przy nich. Potem powiedział do nich, to są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył ich umysły, żeby rozumieli pisma i powiedział im, tak jest napisane i tak Chrystus musiał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i w jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy, a wy jesteście tego świadkami. A oto ja ześlę na was obietnicę mego Ojca, a wy zostaniecie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. Amen. Amen. Chciałem jeszcze taki zarys zrobić tych dziejów apostolskich, gdyż nie wiem, czy to powiedziałem na początku, ale Księga Dziejów Apostolskich ogólnie w oryginale to znaczy czyny. I nie byłoby to wcale niczym złym, a nawet bardziej, gdybyśmy to nazwali czynami tak naprawdę Ducha Świętego, ponieważ
Całe Dzieje Apostolskie, ogólnie początek, jest po prostu początek tej całej społeczności chrześcijańskiej, czy tam wierzących. Tu powstaje cały Kościół, tu jest pokazane, jak wierzący ze sobą żyją, jak działa Duch Święty. To, co teraz właśnie w tym Łukaszu było przeczytane. Jezus przez 40 dni objawiał im się. Dawał liczne dowody tego, ukazywał się. Do tej liczby 40 dni ja to zostawiłem na jutro, ponieważ to jest jeszcze coś innego, jeszcze jakby osobny temat. Poza tym przygotowałem bardzo dużo wersetów. Wersety w większości dotyczą Ducha Świętego. Przez całe Dzieje Apostolskie będziemy do tego wracać. Ponieważ no nie da się, znaczy to jest Słowo Boże, to nie, że nie da się od tego uciec. Ja się bardzo z tego cieszę. Ponieważ ja chcę, żeby to się w nas utrwaliło, a również i we mnie. W dzisiejszym czasie często, niestety, wylanie Ducha Świętego jest całkowicie poprawnie wyjaśnione. Ponieważ tak wiele ludzi skupiło się na różnych doznaniach i szuka tych przeżyć, różnych nadprzyrodzonych rzeczy, co ja oczywiście wierzę, to towarzyszy. Tak naprawdę nie spotykam osób, które, czy nie spotkałem, głębiły się w temat, kim jest naprawdę ten pocieszyciel, o którym właśnie Pan Jezus mówił, że On pośle nam pocieszyciela. I On pośle nam ducha prawdy, jak mówi Pismo. To jest duch prawdy. Co jest tą prawdą? Prawdą jest Słowo Boże. Mam na to wersety, tylko po prostu troszeczkę teraz muszę. Nie chcę wam tu czytać po wersetach, ale. I chciałem jeszcze zwrócić taką jedną uwagę tutaj, właśnie na ten czwarty werset. Spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Po prostu pokazuje, że oni, żeby być tymi świadkami, o której przeczytamy również w Ewangelii Jana, chcieli najpierw po prostu oczekiwać właśnie na Ducha Świętego. Na tego pocieszyciela, na tego nauczyciela, który gdy przyjdzie, to będzie wprowadzał wszelką prawdę. Nie sam od siebie będzie mówić, tylko to, co mówi, to weźmie też od Ojca. Ale Pan Jezus powiedział też, że z mego weźmie i wam objawi. Dokładnie. To jest Jana 14, 16. A ja będę prosił Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i was będzie. Zostawię was sierotami, przyjdę do was. Zobaczcie, jak my często pragniemy Pana Jezusa, pragniemy go tej bliskości, pragniemy. A on właśnie to nam obiecał. On to obiecał właśnie przez Ducha Świętego, że on do nas przyjdzie, że on będzie z nami, że on nas nie zostawi. Ale również dał nam różne tutaj przykłady, jak mamy zawarte również w Jana, że kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował mój Ojciec i ja go będę miłował i objawię mu samego siebie. Jak spojrzymy tutaj właśnie do tego i piątego wersetu Jana, przepraszam, Dziejów Apostolskich. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Ja myślę, że do Ducha Świętego to jeszcze zostawimy to na ten odpowiedni moment. To jest tylko taki zarys tych Dziejów Apostolskich. No w sumie chciałbym jeszcze wrócić do Łukasza. Dlaczego ja tak chciałem z tego Łukasza czytać? Wiecie co, jak zacząłem rozważać właśnie z Ewangelii Łukasza od tego 13, jak Pan Jezus spotkał tych dwóch do Emaus. Oni, pomimo tego wszystkiego, co oni widzieli, czego nasze oczy nie widziały, bo Pan Jezus powiedział, że błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I my. Zobaczcie, pomimo tego wszystkiego, oni szli i rozważali, że po prostu oni mieli inną interpretację. Pan Jezus wszystko im mówił przez ten czas, że ma wycierpieć, że zmartwychwstanie i tak dalej. Ale oni cały czas po prostu mieli inne zrozumienie. Oni po prostu myśleli, że on odbuduje to Królestwo Izraelowe. A to dlatego, że oni przez te wiele lat tak po prostu prawdopodobnie byli uczeni. Może to było nie do końca wszystko tak.
Wiecie co, jak tak zacząłem rozważać właśnie, kiedy Pan Jezus tak szedł z nimi i dlaczego Wam powiedziałem, żeście się wczuli to. Ja się w to wczułem. Nagle zobaczyłem, że ja tam idę. Mi nawet nie przeszkadzało, że ja mógłbym być tymi młodzieńcami i odsłyszeć od Pana Jezusa, że jestem głupi i głośnego serca. Bo mogło tak by być. Wiecie dlaczego? Ja sobie tak pomyślałem, że mogę być głupkiem dla Chrystusa, więźniem, ale żeby tylko być z tym Jezusem. Mieć taką społeczność z Bogiem, żeby można by było z Nim chodzić. Być z Nim tak blisko. Tak wielką łaskę i wielkie błogosławieństwo mieli ci uczniowie, że oni przez te kilka lat spędzili czas z Panem Jezusem na żywo. Ale pocieszam się tym, że będzie taki moment, żeby się z Nim spotkamy na obłokach. Będziemy w tej wieczerzy i będziemy w tysiącletnim królestwie. Ale również i dzisiaj, właśnie w tej duchowej postaci, możemy się z Nim spotkać w Duchu Świętym. Nawet zaczęło mnie dotykać coś więcej. Ja bym bardzo chciał, żeby w moich braciach i siostrach, żebym ja zobaczył tego Jezusa, a oni, żeby zobaczyli we mnie. My do tego powołani jesteśmy. Żeby w nas ukształtował się ten charakter Jezusa Chrystusa. I tam widziałem, jak oni tak szli i w pewnym momencie zobaczcie tą cudowną społeczność. No, teoretycznie oni nie wiedzieli, znaczy na początku nie wiedzieli, że to Pan Jezus. Ale tak byli zachwyceni tym słowem, które słyszeli, bo ich serca pałały. To jest też potwierdzenie, jako widzisz, nie widzisz po prostu obecności Pana, ale kiedy rozważasz Jego słowo, to twoje serce się pali. Ty wiesz, że On tam jest blisko. Koło ciebie. Zobaczcie tą społeczność obcego człowieka. Zostań z nami, chodź, zostań z nami. I go przymusili, on został. A później wziął ten chleb, zaczął przed nimi łamać i im się te oczy otworzyły. I oni zobaczyli, że to jest właśnie ten Jezus, ten przyjaciel. Tak, bo Pan Jezus powiedział, że już was sługami nie nazywam. Przyjaciółmi was nazwę. Tak, to był ten żywy Bóg. I on znikł sprzed ich oczu. Zobaczcie, przez 40 dni jeszcze po zmartwychwstaniu im się pokazywał. I potem do nich przyszedł, jak oni tam wszyscy byli zgromadzeni. Oni się przestraszyli, bo to jest taka reakcja człowieka. Anioł Boży przychodził, to też ludzie pierwsze się przestraszyli. On, nie bój się. To jest normalne. Zobaczcie, on przeszedł, pokazał, przyszedł do nich. Wiadomo, oni, tam jest napisane, że oni z tej radości po prostu do nich to jeszcze nie docierało po prostu. My też mieliśmy wielu takich sytuacji. Czasem opowiadamy różne świadectwa. Opowiadamy świadectwo o jakichś cudach i też jakby taka blokada w nas jest. Czasami. On mówi, podajcie kawałek ryby. Wziął ten plaster miodu, żeby im właśnie potwierdzić. On nie jest duchem. Zobaczcie, jaką oni mieli społeczność. Ja o takiej społeczności dzisiaj marzę. Żeby być z tym żywym Bogiem. Tak blisko. Nie czekać. Aż wtedy się spotkamy. To jest dobre. Ale już teraz. Czynić to tak, jak Pismo mówi. Wypełniać Jego przykazania. Wypełniać to, co Jemu się podoba. Bo jeśli Go miłujecie, miłujemy Jego przykazań. A On powiedział, że to, co On mówi, to nie jest Jego. To On wziął od Ojca. A w tamtych czasach, jakie było Pismo? Ora, prorocy, psalmy. Tak. Pismo mówi, że całe pismo jest natchnione i pożyteczne do nauki. Całe pismo jest natchnione. On dał nam tak cudowną możliwość przez tę swoją wiarę, którą złożył za nas wszystkich. Że my dzisiaj nie musimy własnymi wysiłkami dążyć do doskonałości. On już dał nam tą możliwość. A kiedy jesteśmy już w Nim, to co czynimy, to czynimy z miłości do Niego. Przestrzegamy tych przekazań z miłości do Niego, bo mu się chcemy podobać. Kiedy tam jest napisane w dekalogu, nie cudzołóż, to odwracamy głowę. Nie kradnij, to nie kradniemy. Nie składamy fałszywego świadectwa. Kiedy Pan mówi, że mamy mieć taki czas odpoczynku, to jesteśmy w tym czasie i to nie jest dla nas jakiś problem. My to robimy, żeby się Jemu podobać. Bo to jest miłość.
Gdy się właśnie przestrzega jego słowa, to słowo się wykonuje. Słowo się szanuje. Słowem się żyje. Aby ono było przed oczyma, aby ono było w naszych ustach, w naszym sercu. I aby nic nie mogło go zagłuszyć. I pomyślcie sobie o Duchu Świętym. Ja wiem, że Duch przyjdzie, oni mówią w językach, oni prorokują. Ale Duch Święty jest przede wszystkim ta osoba. I powiem wam szczerze, ja bardziej pragnę, żeby ta osoba we mnie mieszkała. Ten Duch prawdy, ten Duch łaski, ten Duch modlitwy, ten Duch miłości, wiary, cierpliwości, tych owoców Ducha Świętego. Żeby On był ze mną w społeczności, a ja, żebym przestał istnieć, żebym to już nie był ja, żeby mój charakter totalnie została zniszczona. Pragnę być więźniem Jezusa Chrystusa. Czynić to, co On chce. Jak mu się to nie podoba, to ja tego nie chcę. Ja na nowo poświęciłem swoje życie Jemu. Odrzuciłem wszystko, co On mi teraz pokazał do tej pory i jeszcze wiele rzeczy zmieniam. Wszystko, nawet własne pragnienia do ciała. Też odrzucam, bo ja mu się chcę podobać. Nienawidzę tego świata, ale miłuję ludzi. Ale nie miłuję ich sam siebie, bo to Bóg to daje. Modlitwy to nie są jakieś modlitwy z obowiązku, to jest po prostu rozmowa z Bogiem, z żywym Bogiem. To jest kontakt z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, z naszym Ojcem. Wyobraźcie sobie, że ktoś kiedyś był w narzeczeństwie, w tej miłości. Nie mogliście się doczekać, że ze sobą porozmawiacie. Może listy pisaliście, listów było dużo. Był taki czas, że nie było tych komórek, SMS-ów, internetów. Ale jak były, to też ludzie pisali. Teraz sobie pomyślcie, przenieście to na obraz społeczności naszej z Bogiem. Jeśli jesteśmy zakochani, to ta modlitwa będzie, nie będzie, to będziesz się cieszył. Będziesz chciał z nim rozmawiać z Bogiem. Będziesz w pracy, czy będziesz w domu, czy będziesz w nocy. Ciągle więcej i więcej. A jak otworzysz Biblię, to On będzie przemawiał do ciebie. To słowo będzie cię dotykać. Całe słowo. Od Genezis do Objawienia. Nie ma tak, że tylko część słowa jest dla kogoś, dla starszego brata, czy dla młodszego. To jest całe Pismo dla nas. Nie ma w Piśmie nic, co jest tam bez przypadku i nie ma w Piśmie nic, co by Bóg zawarł tak o, żeby to miało coś innego znaczyć. Ponieważ to jest Bóg wszechmogący, wszechwiedzący. On dobrze wiedział, co jest dla nas dobre. My tylko starajmy się wypełniać to słowo. Zobaczcie, Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy są posłuszni Słowu Bożemu. Duch jest również Duchem Świętości. Duch jak przyjdzie, to będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Nie możemy stać się święci bez Ducha Świętego. My Go potrzebujemy. Potrzebujemy, żeby On wszystko wypalał z nas. Czego w Piśmie jest? Nie zasmucajcie Ducha Bożego, który jesteście zapieczętowani. Kiedy będziemy Go zasmucać, to możemy skończyć jak ta głupia panna. I ten Duch Święty już przygasł. To jest grzech, świat i te rzeczy. To jest różne rzeczy. Tam ostatnio zadał mi takie pytanie, ale jak się wyrzeć? Czego? Jak to zastosować? Właśnie się wyrzeć wszystkiego, co nie jest ze słowa. Wyrzeć się tego świata, wyrzeć się tych rzeczy z tego świata. Wyrzeć się po prostu, nie zwracać uwagi, nie wiem, nie tracić czasu na filmy, inne gry i tak dalej. To dokładnie wiecie, bo wy nie jesteście, nie, dokładnie wiecie, o co chodzi. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Ja wam tylko, moim pragnieniem autentycznym jest, w tych rozważaniach to właśnie byśmy się wszyscy mogli bardziej zbliżyć do Boga, abyśmy na nowo poświęcili swoje życie Jemu, abyśmy docenili ten dar zbawienia i docenili to, że co my tu jesteśmy na tej ziemi, czy my mamy to przeżyć, to życie tak, jak ono nam podaje? Nie, my mamy iść i świadczyć o Chrystusie. W pracy, może gdziekolwiek i pewnie wiem, że to czynicie tam w szpitalu czy gdzieś tam. Przede wszystkim mamy się modlić, mamy czytać Pismo, mamy się pocieszać, napominać, wzmacniać i nie oddalać się od społeczności. Jak się człowiek oddala od społeczności, to wierzcie mi, zaraz będzie dalej bliżej świata niż Boga. Nie wiem, czy ja to tak wszystko wiedziałem, ale może ktoś chciałby coś dodać.
Już z mojej chyba strony wszystko. Amen. Amen, Dawidzie. Ja ci bardzo dziękuję za to, co powiedziałeś, wiesz, bo to jest dla mnie kolejny poziom i wiesz, czasami my się tak zastanawiamy, dlaczego oni wtedy mieli moc, dlaczego Bóg błogosławił temu wszystkiemu, co oni robili, czy apostołowie, czy kolejni uczniowie tych apostołów. Ale my najzwyczajniej w świecie nie jesteśmy oddzieleni od tego świata. My nie poświęciliśmy się dla Jezusa Chrystusa. My wyznaliśmy Go swoim Panem i Królem, ale mimo wszystko tkwimy w tym życiu, w którym żyliśmy do tej pory. I wiesz, właśnie to mi pokazuje, jak... No co to znaczy, wiesz, co to znaczy właśnie chociażby tymi emocjami przejść na tą drugą stronę, tak? I to znaczy właśnie to poświęcenie. Ja cały czas wracam do tego filmu Szeregowiec Dosto. Był po prostu człowiek bez kompromisów, człowiek, który jako dziecko nauczył się tych 10 przykazań i całe swoje życie nie poszedł na żadne ustępstwo. I ja wiem, że Bóg tego od nas oczekuje, bo to nie jest, to życie to nie jest... Wiecie, taki po prostu obóz dla dzieci, tak? To jest poligon po prostu, to jest wojna. Tutaj toczymy walkę na śmierć i życie, bo jeżeli my się nie zaangażujemy w to, co mamy robić i ktoś umrze bez wiary, to on idzie na wieczne potępienie. On umiera po prostu na zawsze. Na zawsze zostanie oddzielony od Boga. Dla niego już nie ma żadnego ratunku. A być może był to nasz sąsiad, nasz znajomy, kolega, ktokolwiek. Ktoś, kto był w naszym sąsiedztwie. I wiadomo, że my tego nie zrobimy z własnej woli, bo my z własnej woli jesteśmy nikim. Prochem i pyłem, jak to Piotr ma w zwyczaju powtarzać. Ale Bóg chce z nami współpracować i Bóg chce nas wypełnić swoim duchem. Chce... żebyśmy byli tymi naczyniami, które mu się oddadzą. I to nie jest żaden przymus, to nie jest żadna niewola, wiecie, to jest miłość. Bo jeżeli ja wiem, że ktoś oddał za mnie życie, po to, żebym ja mógł żyć, bo ja swoim życiem zasłużyłem tylko na śmierć, to wiem na pewno. To mi się udało zrobić w mojej karierze, zanim poznałem Jezusa Chrystusa. I sam Bóg stąpił z nieba, przyjął ciało człowieka, żył w tym uniżonym stanie, a następnie poszedł za nas na śmierć. Po to, żebyśmy my mogli żyć, to myślę, że naprawdę powinniśmy dać z siebie wszystko po to, żeby mu się za to odwdzięczyć. I to jest straszne. Wiecie, w jakim stanie ten świat żyje, jak to jest wszystko zakłamane, jak ludziom się wydaje, że to, że tamto, że jak ten Bóg został skasowany zupełnie z tego ludzkiego życia i ta współczesna cywilizacja myśli, że my już jesteśmy tak daleko, że ludzie są tak wspaniali i tacy mądrzy. A prawda jest taka, że my idziemy coraz głębiej w to bagno tego grzechu, tego kłamstwa i tej czerni, która wypełnia ten świat. Niestety, bo kiedyś ludzie mieli świadomość tej duchowości, kiedyś ludzie sobie zadawali pytania, nie wiem, nawet przed chociażby II wojną światową. To nie są aż tak odległe czasy. Ale potem przyszła II wojna światowa. Część ludzi, prawdziwych chrześcijan, zostało zabitych. Część ludzi zwątpiło. Część ludzi po prostu na doświadczeniach tych wszystkich wydarzeń traciło wiarę w Boga, bo oni uwierzyli w to, że Bóg po prostu za tym stoi. Bo co to za Bóg, który nie pomógł, który nie wyciągnął swojej ręki? Ale oni nie biorą pod uwagę tego, że to ludzie byli sprawcami tego wszystkiego. Ich uczynki, ich decyzje i chociażby w takich Niemczech ci ludzie też mówią, ach, przecież to Hitler, tak? Przecież to naziści. A kim byli ci naziści? Przecież to był ten naród. A w Polsce też się działo wiele rzeczy, które też są jakby najbardziej godne potępienia. Wszystkie kraje mają w swojej historii jakieś takie ciemne strony. I za tym wszystkim stoją ludzie, za tym stoją ich pożądliwości, za tym stoi chęć władzy, chęć zysku i tak dalej. I ten świat idzie coraz głębiej w tą czernię. Dlatego my musimy, i nas jest coraz mniej jest ludzi wierzących, coraz mniej jest ludzi zaangażowanych, coraz mniej jest ludzi, którzy faktycznie są gotowi swoje życie poświęcić dla Boga. Dlatego my musimy po prostu za wszelką cenę, my musimy się zmobilizować, wiecie, tutaj na tej grupie, czy gdziekolwiek w okolicy, wiecie, my się staramy tutaj, żeby
jakoś się wzajemnie motywować do tego działania, żeby potem to działanie, żeby ta iskra szła potem dalej na wasze okolice, gdzie tam jesteście, bo my wszyscy jesteśmy rozrzuceni po różnych stronach i nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Więc po prostu naprawdę, i to już jest, to są czasy ostateczne. Ja nie wiem, czy to są miesiące, czy to są jeszcze jakieś lata, ale jestem pewny, że my dotrwamy przyjścia Jezusa Chrystusa i teraz jak my staniemy przed naszym Panem? Czy w ogóle my będziemy mieli śmiałość podnieść na Niego oczy, jak zastanowimy się nad tym, co zdziałaliśmy do tej pory w naszym życiu? Naprawdę, kochani, wiecie, i ja nie wiem, ja wam powiem na przykład, że Bóg przemienił zupełnie moje życie, Bóg przemienił moje patrzenie na świat i Bóg zabrał ode mnie, nie wiem, wszystkie te potrzeby, które miałem wcześniej, i Bóg po prostu wypełnia mnie swoją miłością, wypełnia mnie swoim spokojem, ale mnie po prostu prosi: idź za mną i służ mi, bo ja cię potrzebuję. Ja potrzebuję każdego człowieka, który będzie mi służył, który naprawdę zgodzi się być moim narzędziem, który zgodzi się, żeby mój duch mógł go wypełnić w pełni i żeby szedł, żeby niósł tą Ewangelię pokoju temu światu. Dlatego, kochani, bądźmy tymi robotnikami, bądźmy tymi prawdziwymi sługami. Oddajmy Bogu to, co mu się należy, cześć i chwałę. Oddaję, kochani, głos. Może ktoś chciałby coś dodać jeszcze od siebie? Ja bym chciał powiedzieć cześć wam wszystkim, ale tylko chcę jedno słowo powiedzieć wam. Dziękuję. Tak, to wszystko. Oddaję głos. Jak mogę, tak króciutko. Chciałam wam powiedzieć takie świadectwa moje. Jak większość z was wie, że jestem teraz w czasie trudnym, że w piątek będę chowała swojego syna, ale już widzę owoce tego, że ta śmierć jego nie już przynosi owoce. To odejście, zaśnięcie, gdzie mogę ludziom wszystkim, którzy dzwonią, pytają się, wiadomo, są łzy, to mogę mówić o tym, właśnie bardziej pokrzepiać innych tym, że tak naprawdę jutro do nas nie należy. Że tak naprawdę to mój syn śpi i czeka na przyjście naszego jedynego Pana i Zbawiciela. Razem, kiedy przyjdzie Pan Jezus tu powtórnie, na to powtórne przyjście, i że to już będzie niedługo. I to tak dodaje mi siły. I niejedna osoba powiedziała mi, nie to, żebym ja teraz siebie tu stawiała na jakieś ten, że jaka jestem wspaniała, bo nie, bo jestem słaba, bo chodzę też i mam chwilę załamania, ale mówią, skąd ty masz tą siłę? Skąd ty masz to? Ty jeszcze pocieszasz. A ja mówię, że to tylko Bóg może to sprawić. I w ogóle nawet nie ukrywam, finansowo jest nam ciężko, ale gdzieś tutaj z wszystkich stron ludzie po prostu ofiarują. I to jest po prostu takie w tym naszym tragedii, w tej takim bólu, no coś niesamowitego. Sam mąż do mnie mówi, że no, mówi, jejku, to naprawdę, no to jest niespotykane. Także ja Bogu dziękuję naprawdę za to, że tak nas doświadcza to doświadczenie tego może tak budować. Także Bóg jest naprawdę miłosierny i dobry i wierzę, że mój syn będzie z nami. Że będzie z nami. Wierzę, że Jezus przyjął Jezusa do serca. Dosłownie, siostro, chyba wczoraj właśnie o tym rozmawialiśmy, o tobie. Tak? Z jakimś bratem i właśnie rozmawialiśmy o tym, że autentycznie analizowaliśmy drogę twojego syna. Nie wiemy, bo on, ten brat, nie pamiętam, który mi powiedział, że co, że on gdzieś tam był, ale jego sercu, może on słysząc na Wigilię, tak jak wyście mówili z pisma i te inne rzeczy, on mógł naprawdę przyjąć Pana do serca. I faktycznie, jak ja sobie przypomniałem,
Jak ja się nawracałem, czytałem Biblię, już pokutowałem i tak dalej, ale jeszcze gdzieś tam poszedłem na jakąś imprezę. Po prostu nie widziałem w pełni wszystkiego, ale już w moim sercu było i właśnie odniosłem to wtedy do twojego syna. Ja oczywiście nie mówię tego, że ja to wiem na 100%, ale, nikt z ale nas nie nie wiemy wie. Tego. Masz prawo wierzyć. Tak. Masz prawo wierzyć. No prawda. I też taką nawet czuję potrzebę mówienia o tym ludziom, że to nie kończy się tu tylko na tym życiu. Że to nie jest koniec, że ta śmierć to nie jest końcem, to jest początek. I to ja widzę, jak oni po prostu są, ale to nie jest ode mnie, bo to ja mówię po ludzku, to ja rano budzę się bardzo roztrzęsiona, w lęku, bo nie chciałabym tego. Ale później wiadomo, przychodzi normalny dzień, gdzie mieliśmy dużo spraw, a szczególnie dzisiaj, i też czułam, jak nas Duch Święty prowadził w tym wszystkim, naprawdę. Wszystko nam się udało załatwić, także nawet rozmowa dzisiaj, bo byliśmy w kościele, bo to mówię, szanuję męża, szanuję tutaj, ja nie mogę narzucić, no bo nie mogę. Ale rozmawiam z mężem o tym. On wie, że moje postanowienie jest inne. Że ja inaczej teraz wierzę. Że mi Bóg otworzył oczy. Ale ja nie mogę zabronić i narzucić i tu. I szanuję. I poszliśmy do księdza, wiadomo, w naszej parafii. Ale ja... Mąż mi prosił, tylko proszę cię, nic mu nie mów. Tylko nic mu nie mów. Ja mówię, dobra, no. Wysłucham. I ksiądz zaczął tam mówić, że no różaniec, adoracja i wszystko. Ja tam nic nie negowałam, ale powiedziałam, że ja wierzę, że mój syn śpi. Gdy Jezus przyjdzie na świat powtórnie, to on zmartwychwstanie. I nic nie odpowiedział mi na to, ale ja tak czułam taką radość w sercu, że chociaż mogę tyle powiedzieć. I to tak jest. Bardzo ci dziękuję za twoje świadectwo, bo co przychodzisz tutaj właśnie na tą społeczność, to zawsze jesteś w takim stanie trudnym teraz, ale ty mówisz pocieszające słowa. Nie widać po tobie jakiegoś załamania. Miałabyś prawo do tego. Jednak trwasz i jeszcze nam tu składasz świadectwo, jak wszystkim świadczysz właśnie o Ewangelii poprzez to, że nie jest śmierć, że to jest zaśnienie. Że to nie jest Pan Jezus powraca. Tak. Bardzo ważne, bo jedno słowo takie zasiane w serce człowieka może go doprowadzić do zbawienia. Dokładnie, będzie szukał tego. Będzie szukał. Tak. Będzie otworzył oczy. Ja naprawdę i to mnie buduje, to mnie podnosi. To jak ludzie zaczynają tak raptownie, bo każdy jest przyzwyczajony, jak wiadomo, są wiadomości, do lamentu, do płaczu. Nie mówię, że ja też tego nie mam, bo też, bo po ludzku jestem też słaba. Przecież to jest moje dziecko kochane i kiedy tylko coś, jakieś wspomnienia, to mnie doprowadza do łez i... Ale gdzieś przy innych ja próbuję pokazać, że to nie jest koniec. No, że to Bóg po prostu w tym wszystkim jest. I także naprawdę no, daje mi to skrzydło, dodaje mi to skrzydeł i siły. I wierzę, że w ten piątek, kiedy no, złożymy już mojego syna do grobu i to nie wiem, bardzo mam pragnienie właśnie jakoś coś powiedzieć, ale jeszcze nie wiem. To wszystko jakoś zostawiam to Duchowi Świętemu, niech prowadzi dalej. Dokładnie. To będziemy się modlić o to, żeby Bóg ci dał te słowa, które... Wiesz, które mam powiedzieć do tych... Bo tam będzie bardzo dużo młodych. Bardzo. Tak jak słyszę tutaj, to się bardzo dużo ludzi wybiera i młodych. I wiem, że ten czas można wykorzystać też na tą Ewangelię,
Tak jak tu Piotr podpowiedział mi te, to objawienie Jana 21. Muszę sobie to spisać, bo to też jest bardzo kluczowe, ważne. I właśnie o Jezusie, nie? Że... Po prostu zdasz się na Niego. On to tak. otworzy, on to obieca. Nie moją siłą, nie? Nie tak. Moją siłą. Nie wy się jeżeli... będziecie martwić w danym momencie, co macie mówić. Tak, Duch Święty będzie za was przemawiał i wierzę, bo jak się nakręcę sama na siebie, to mogę głupot nagadać jeszcze, Tak. mogę Ale jak będzie z wystawić Boga, się to na śmiewisko. Tak. wykonać. Amen. Może jeszcze się zapytam, czy ktoś jeszcze by chciał coś dodać? Brat Ibrahim, ty mógłbyś zakończyć modlitwą to nasze spotkanie? Ja bym prosił, żeby ktoś inny się pomodlił. Bardzo was proszę, dobrze? Bo sam potrzebowałbym Ja mądrych słów. mogę zakończyć modlitwą. Dobrze, bracie. Chciałbym wam, kochani, przeczytać z 22 rozdziału Objawienia dwa wersety. Ja, Jezus, posłałem mego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A kto słyszy, niech powie: przyjdź. Kto pragnie, niech przyjdzie. A kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. I my Tobie za to, Boże, właśnie dziękujemy. Dziękujemy Ci za tą wodę życia, za Twojego Syna, za Twoją śmierć na krzyżu, Panie, za tą krew, którą przelałeś za nasze grzechy i za to, że dałeś nam nowe życie, Panie, że wyrwałeś nas z tej ciemności, Panie, do wiecznej światłości, że my żyjemy tą nadzieją, że my zawsze będziemy z Tobą, Panie. Czy przyjdzie nam zasnąć przed Twoim przyjściem, czy nie, to ja wierzę, że każdy, kto wezwał Twojego imienia, kto postanowił, kto szczerze chciał się przemienić, szczerze miał świadomość tej swojej choroby, grzeszności i upadku, że Ty go, Panie, podniesiesz do życia. I to nie do jakiegoś, tylko do tego wiecznego, w tym ciele uwielbionym, Panie. I my sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, co Ty dla nas przygotowałeś i jak wielka jest Twoja miłość, Boże, jak wielkie jest to, co Ty zaplanowałeś dla swojego stworzenia. I przede wszystkim, Panie, to możliwość bycia z Tobą już na zawsze, bycia w świecie, w którym nie będzie grzechu, nie będzie pokus, nie będzie problemów, nie będzie niczego negatywnego, tylko będzie miłość, radość, wspólnota. Ja się tego, Panie, nie mogę doczekać i dlatego proszę Cię, prowadź nas w tym naszym zbawieniu, Panie, tak abyśmy je z bojaźnią sprawowali, żebyśmy dotrwali, Panie, do końca, tego naszego biegu dokonali, żebyśmy dostali od Ciebie tą koronę zbawienia, Panie, i żebyśmy żyli z Tobą wiecznie. Proszę, wypełnij nas swoim duchem i przemieniaj nasze myślenie, Panie, przemieniaj nasze jestestwo tak, abyśmy byli każdego dnia chociaż odrobinę bardziej podobni do Ciebie, Panie Jezu, żebyśmy Cię naśladowali, żebyśmy uczyli się tego miłosierdzia, tej miłości, Panie, żebyśmy uczyli się tej relacji z sobą nawzajem, Panie, żebyśmy w ten sposób jedni od drugich się szlifowali, Panie, żebyśmy stawali się takimi diamentami w Twoim skarbcu, żebyśmy każdego dnia przynosili Ci więcej radości, Panie, żebyś był z nas dumny. I o to wszystko Cię proszę i proszę Cię też o tych wszystkich ludzi, którzy jeszcze nie odkryli tego piękna, nie było im dane przejrzeć na oczy, Panie, nie było im dane poznać Ciebie, Jezu Chryste i Ciebie nasz Ojcze i nie było im dane jeszcze zostać wypełnionymi Duchem Świętym, Panie, którzy nie mają w tym swoim życiu tego celu, którzy nadal próbują coś jeszcze w tej upadłej rzeczywistości zdziałać, Panie, i daj im, Panie, proszę, tą łaskę i daj nam, proszę, Panie, iść do nich i poślij nas, proszę, i wykorzystuj, proszę, każdą minutę naszego życia dla Twojej chwały, Panie, i dla dobra Twojego Królestwa i naszego Królestwa, tak żebyśmy w jak najliczniejszym gronie spotkali się z Tobą w wieczności. Amen. 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 Amen.